Cześć, Jessica z tej strony. Bardzo miło mi Was gościć na moim kanale. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, możecie mnie również znaleźć na Snapchacie, Instagramie i na Facebooku. Od jakiegoś czasu wspominam Wam w niektórych filmikach, czasem na Snapchacie, że chodzę na siłownię i sprawia mi to naprawdę dużą przyjemność. Nie robię tego po to, żeby schudnąć, nie robię po to, żeby jakoś... Mój pies właśnie zaczął jeść. Więc przepraszam za chrupanie. Nie robię też tego po to, żeby osiągnąć jakiś tam wymarzony efekt w przyszłości, jeżeli chodzi o budowę mojego ciała. Nie, robię to tylko po to, żeby lepiej się czuć, żeby dbać o swoje ciało, od czasu do czasu się poruszać. Nie mam z tym związanego jakiegoś większego planu. Jeżeli coś się zmieni w moim ciele, to super. Jeżeli zostanie tak, jak jest, też jest ok. Chodzi tylko o to, żeby być aktywnym i żeby zachować zdrowie. Chciałam też zaznaczyć, że nie jestem trenerem personalnym, że nie ukończyłam AWF-u. Wszystko to, co tutaj zobaczycie, to są ćwiczenia, które ja wykonuję dla siebie. Staram się je wykonywać poprawnie, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszystko wychodzi mi idealnie, więc jeżeli widzicie jakieś większe błędy, możecie mi o nich powiedzieć. Ja natomiast staram się też słuchać mojego organizmu i wykonuję na tyle ćwiczeń, na ile mogę. Wiem, że na przykład nie mogę przemęczać swoich nóg, ponieważ po tym, jak przez kilka lat trenowałam taniec towarzyski, mam duże problemy z kolanami i bieganie niekoniecznie jest dla mnie. To, co ja robię, to staram się zostać aktywna od poniedziałku do piątku i w poniedziałki, środy i piątki, czyli co drugi dzień, chodzę na siłownię i wykonuję ćwiczenia siłowe. Oczywiście wkracza gdzieś tam cardio, na przykład w rozgrzewce, na koniec rozciąganie, ale to są takie podstawowe sprawy. Następnie w wtorki i w czwartki staram się chodzić na długi spacer, jeżeli tak jak na przykład dzisiaj jest za gorąco, żeby spacerować przez godzinę czy dwie, to pójdę na siłownię po tym, jak nakręcę ten filmik i pobiegam sobie trochę na bieżni, ale też bez przesady, może trochę pochodzę pod górkę, oglądając przy tym YouTube'a, zobaczymy, na co będę miała ochotę. Na siłownię chodzę z koleżankami i ustaliłyśmy sobie taki plan, że w poniedziałek pracujemy nad rękami, we wtorek pracujemy nad mięśniami pleców oraz brzucha, a w piątek zajmujemy się pupą i nogami. No to zaczynamy. Przypominam, że nie jestem profesjonalistą, więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to zapytajcie się kogoś, kto ma większą wiedzę ode mnie. Ja natomiast znam podstawy i wiem, że każdy trening należy zacząć od rozgrzewki. Tak jak widzicie, ja zaczynam albo od bieżni, albo od orbitreka, w zależności od tego, na co akurat mam ochotę. I pamiętam o tym, żeby ćwiczenia były zabawą, więc słucham w międzyczasie muzyki lub oglądam filmiki. Rozgrzewam się po to, żeby uniknąć kontuzji i żeby przyspieszyć bicie serca. No i tak jak wspominałam, poniedziałek to jest dzień, kiedy pracujemy nad ramionami. Nie pokażę Wam wszystkich ćwiczeń, które wykonujemy z dziewczynami, ponieważ musiał to by być naprawdę długi filmik i musiałabym poświęcić dany filmik na daną partię ciała. Natomiast bardzo lubię tą maszynę, ponieważ wystarczy zmienić ułożenie obciążników i na przykład dodać, tak jak tutaj widzieliście, piłkę do siedzenia i zmieniamy partię ciała, nad którą pracujemy. Następnie też bardzo lubię ciężarki i akurat nie potrzebujemy nawet kupować ciężarków, wystarczy butelka z wodą. Mi głównie zależy na tym, żeby poruszać jak największą grupę mięśni, więc lubię zmieniać ruchy i tutaj wykonuję na przykład 20 powtórzeń z każdego ćwiczenia na jedną i drugą rękę, następnie chwila przerwy, znowu 20 powtórzeń, chwila przerwy i znowu 20 powtórzeń. W sumie robię 20 powtórzeń razy 3 serie. W ten sposób wiem, że moje mięśnie zdążą się trochę zmęczyć, uwierzcie mi, zdążą się zmęczyć, zwłaszcza jeżeli zmieniam obciążenie na większe. No i tu już przychodzę do treningu pleców, jest to maszyna, z którą naprawdę bardzo lubię pracować i tutaj mój narzeczony podpowiedział mi, żebym wykonała metodę piramidy, czyli zaczynam od 10 powtórzeń na najmniejszym obciążeniu, następnie zwiększam obciążenie, ponownie 10 powtórzeń i tak zwiększam obciążenie, aż dojdę do momentu, kiedy nie jestem w stanie wykonać nawet jednego powtórzenia, wtedy zmniejszam, aż dojdę do najmniejszego obciążenia. I przechodzę do środy, czyli ćwiczenia na brzuch. Tutaj akurat zaczęłam od piłki,
i to ćwiczenie super sprawdzi się na boczki, naprawdę będziecie mieć zakwasy. To natomiast świetnie sprawdza się na balans i na cały brzuch. I powiem Wam szczerze, że też zawsze staram się, wykonując brzuszki, myśleć o każdej partii mojego brzucha, i o dolnej, i o środkowej, i o mięśniach skośnych, więc wykonuję jak największą różnorodność brzuszków, tyle ile znacie. Następnie piątek, czyli nogi. Zaczynam od przysiadów i tak wiem, że moje przysiady nie są idealne, ale powtórzę Wam, że mam problemy z kolanami, więc nie mogę ich pogłębić i robię na tyle, na ile pozwalają mi moje nogi. Następnie powracam do maszyny i ponownie z obciążeniem wykonuję ruchy w różnym kierunku, żeby poruszyć jak największą grupę mięśni. Kiedy uważam, że już radzę sobie lepiej z danym obciążeniem, staram się je zwiększać i co tydzień zwiększam to obciążenie. I tutaj też lubię wykonywać po około 20 powtórzeń w 3 seriach. Albo, tak jak mi poradził mój narzeczony, robię ponownie piramidę, czyli zaczynam od najmniejszego obciążenia i idę w górę do moich możliwości. I też, jeżeli chodzi o ćwiczenia na nogi, uwielbiam ćwiczenia na macie. To są jedne z moich ulubionych. Również staram się poruszyć jak największą grupę mięśni i to jest właśnie najważniejsze, kiedy wykonujemy ćwiczenia, żeby je zmieniać i żeby nie powtarzać za każdym razem, kiedy idziemy na siłownię, tych samych ćwiczeń. Te ćwiczenia, które pokazałam Wam tutaj, są tylko przykładowe. Tak jak wspominałam już wcześniej, one się często lubią zmieniać. I jeżeli, moi drodzy, się wysilamy i ćwiczymy, to nie możemy zapomnieć o rozciąganiu. Akurat rozciąganie to moja ulubiona część ćwiczeń. Kiedyś byłam w tym naprawdę dobra, robiłam szpagaty i tym podobne rzeczy. Teraz jest trochę gorzej, ale cały czas pracuję nad tym. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. My natomiast widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa!